Zima to nie najłatwiejszy czas dla kierowców. Oblodzone ulice, zasypane parkingi i konieczność odśnieżania samochodów. Zanim usiądziemy do auta, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, zimowe opony to absolutna konieczność, aby zapewnić bezpieczeństwo nie tylko sobie, ale i pozostałym użytkownikom ruchu drogowego. Po drugie, całkowite odśnieżenie samochodu przed jazdą. Nieraz fantazja kierowców nawet się do tego posuwa, że tylko sobie mały, taki prawda, można powiedzieć, otwór w szybie odśnieżą, odskrobią. Z lodu, a pozostały pojazd jest cały zaśnieżony. To proszę Państwa, za to można dostać mandat do 500 zł. I y, samochód taki, tak jak Pani mówi, trzeba odśnieżyć całkowicie. Trzeba, jeżeli jest mróz, usunąć ten mróz z szyby, wówczas mamy lepszą widoczność. Też trzeba pomyśleć o tym, że jeżeli topnieje śnieg, y, jest, warunki są takie, że bardzo szybko się szyby zabrudzają. Więc musimy wiedzieć, że należy zbiornik z płynem do spryskiwacza uzupełnić. Nie każdy kierowca pamięta także o tym, że odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku może także skutkować nałożeniem mandatu. W terenie zabudowanym nie możemy silnika pozostawić na czas dłuższy, tak jak pani redaktor mówi, dlatego przede wszystkim, jeżeli chcemy odśnieżyć, powinniśmy to wcześniej wykonać, a następnie dopiero uruchomić silnik. Trzeba także pamiętać o tym, że kulik za samochodem jest nie tylko niedozwolony, ale przede wszystkim bardzo niebezpieczny. I absolutnie jest to niedopuszczalne. Kulik może być wykonywany jedynie, jeżeli jest zaprzęgiem, ewentualnie pojazdem, ale gdzie są duże sanie, a następnie dopiero saneczki. I to w. w Poszczególnych drogach, tam gdzie nie utrudnia się to, prawda, ruchu dla innych uczestników, gdzie jest to w ogóle możliwe. A poruszanie się samochodem z zaczepionymi saniami jest absolutnie niedopuszczalne i jest to wykroczenie. Warto więc pamiętać o tych wszystkich zasadach, aby bezpiecznie dojechać do celu.